Akademia Rozrywki. A dziś w Akademii Rozrywki Asia Kołaczkowska, kabaret Hrabi. Witam serdecznie. Witam. Kiedy widzieliśmy się ormo, byłaś na walizkach tuż przed formą. Ale dalej jestem na walizkach. Kartony na podłodze. Od 2 tygodni mieszkasz na swoim w domku nowym w zabudowie szeregowej. W czworakach. Już przyzwyczaiła się do tych nowych okoliczności mieszkaniowych? Tak, nie, bardzo, bardzo fajnie. Za oknem mam pawie. Pawie, które ryczą, wiadomo, przez całą noc, tam co kilkanaście minut, ale przyzwyczaiłam się bardzo do nich. Świerszcze, te bażanty, które nie ryczą w odróżnieniu od pawi. Fajnie, fajnie, ale jak się wstaje, super się wstaje. No, ale powiedziałem, że jest to zabudowa szeregowa, więc pewnie masz sporo nowych sąsiadów i właśnie o sąsiadach będziemy dzisiaj rozmawiać, a w ten temat wprowadzą nas alibabki. Także słuszne słowa Agnieszki Osieckiej, Asia Kołaczkowska, kabaret Hrabi, świeżo po przeprowadzce. Czy już masz kogoś, kto ci zimą pomoże przy węglu, przy koksie? Ale wiesz, ja tam mam fajnie, bo ja już tam się przeprowadziłam z moimi starymi sąsiadami. A, to zorganizowana taka akcja. Tak, to taka była akcja zorganizowana i ja najpierw kupiłam ten domek, później oni też się zdecydowali, także mamy fajnie. I sobie na przykład dzieci zawozimy do szkoły. Także on zawozi na przykład moje dziecko, czy sąsiada albo sąsiadka, albo właśnie tak jak dzisiaj ja wiozłam dzieci. No to miało być moje, kolejne pytanie, czy starzy sąsiedzi tęsknią, no ale skoro przeprowadzili się razem z tobą. Ale starzy też tęsknią, wiesz, który został. Ktoś został jednak. No, tak. Chociaż ja bardzo długo się zaprzyjaźniam, w ogóle długo się zaprzyjaźniam, potrzebuję dużo czasu, ale z sąsiadami zwykle staram się nie wskakiwać, tak, bo wiesz, człowiek się wprowadza w jakieś nowe miejsce. Myśmy się tam wszyscy wprowadzili na nowe osiedle i właściwie poznawaliśmy się od początku. I staram się zwykle w takich sytuacjach nie za bardzo wskakiwać sobie na ręce, wiesz, bo potem są rozczarowania, łzy, prawda, że a już tak nie jest taka miła, tak? A ja po prostu nie zawsze mam czas. No i na początku sąsiedzi mnie oceniali, że zadzieram nosa, nie? A że się tak nie odzywa, że nie chodzę na wspólne imprezy, a ja po prostu taka już jestem. Ty po prostu na razie rozpoznajesz, co ja to za środowisko, co to za ludzie są. Tak. Mój domek styka się tylko z jednymi sąsiadami. No. Czyli rzeczywiście tak, jest tak bezpiecznie. To z jednymi. Ale masz już jakiś plan na to zapoznanie się, na integrację? Na zapoznanie? Ja myślę, że chyba będzie tak, że ja będę gdzieś tam zawsze chodzić do kogoś, bo nie wiem, czy ja będę miała czas, żeby tak ściągać do siebie tłumy. Wiesz? Ale chętnie pójdę. Ja się cieszę, że mam tych jednych. Ale to już jest wystarczająca liczba sąsiadów?
Wiesz co, mnie na liczbie nie zależy. Mi wystarczy... Jakość, stawiasz na jakość. Nie, dobrze, wiesz. Zawsze na jakąś kawkę. Wiesz, tak. Więc może jest tak, że to sąsiedzi cię rozpoznali i już wiedzą o tobie i o was wszystko. Może być tak. Może. Masz jakieś sygnały, że jesteście obserwowani? Nie. Mam sygnały, że jesteśmy obserwowani z kosmosu, ale to tylko jeden sygnał, jaki mam. Jeden sygnał. Więc na razie nie planujesz jakichś spektakularnych działań, żadnych grille z sąsiadami? Wiesz co, nie. Ja przepraszam wszystkich od razu z mojej ulicy, że ja tu się zarzekam, że nie. Jest niewykluczone. Może przyjdzie taki czas, że nagle zrobię wielkiego grilla i zapraszam. Bo być może wśród słuchających są sąsiedzi, no i teraz padło kilka gorzkich komentarzy pod twoim adresem. Nie, proszę państwa, od razu chciałam zaprzeczyć. Nie, ja po prostu jestem bardzo wstydliwa i nie lubię jakichś takich wielkich imprez, na których nie znam prawie nikogo, a sąsiadu się przecież nie zna, prawda? Uh-huh. No to tak myślę, że tak będę delikatnie. Po sól, uh-huh. Po żarówkę. O tym jeszcze będziemy mówić. No. Ja chciałem jeszcze uzupełnić kwestię z poprzedniej audycji, kiedy słuchacze podpowiadali ci różne sposoby ułatwiające przeprowadzanie. A ty wiesz, że skorzystałam? No właśnie, co się przydało? Ale oczywiście, że skorzystałam. Właśnie... Noszenie, czyli najgorsza rzecz. Wynoszenie na górę mebli ogromnych rozmiarów. Tam dużo porad dotyczyło pakowania i rozpakowywania. Jak to numerować, jak to oznaczać? Tak, a na przykład postanowiłam skorzystać z tej rady, już mi się wtedy podobała. A to a propos jeszcze innej rzeczy, wiesz, wyrzucania rzeczy. Mhm. To też będę przed wyrzuceniem jakichś rzeczy, która już mi nie służy, będę ją obfotografowywać. Ze wszystkich stron. Żeby była pamiątka, żeby jakaś pamiątka. Taka namiastka. Mm-hmm, mm-hmm. No, dzisiaj też można do nas pisać, adres ten sam, akademia. Jak z sąsiadem sobie poradzić, tak? Tak, jak poradzić sobie z sąsiadem i jak wkraść się w łaski sąsiada. A Łukasz, a jak są tacy sąsiedzi, wiesz, trudni? No trudni są i o teraz... Jak takiego wywieźć za miasto? Nasz adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl, a o trudnych sąsiadach kabaret Zygzak. A pan Zenek jak zwykle dywanik trzepie na korytarzu, co? A gdzie pan? Gdzie? To nie mój. Sąsiadki. Już ja wiem, panie Zenku. A pan jaki elegancki ostatnio, fiu. A dziękuję. Miło słyszeć. Awansik pewnie, prawda? Samochód służbowy, to i delegację musi pan jeździć. A czasami się zdarza, faktycznie. A słyszał pan, że warzywniak osiedlowy zamykają? A dlaczego? No podobno właściciel ten Brukselka sprzedawał niewymiarowe kalafiory. To pech. Jaki tam pech, panie Szudło? Pecha to dopiero ma Wierzbicki. Wynajął mieszkanie dwóm uczciwym, spokojnym, bez nałogów studentom. No i co? No i zgadza się tylko, że studentom. Ale jak ich obserwuję, to studentami długo nie będą. Szkoda chłopaków, szkoda. No, szkoda to będzie Wierzbickiego, jak mu zrobią grilla w salonie. No. Pan nie przesadza już, panie Zenku, no co pan. No ale za to pański syn to zuch chłopak. A, dziękuję. Chłonie wiedzę jak czoł kropę i rośnie jak na drożdżach. Nie no, panie Zenku, nie na drożdżach, syn po prostu na siłownię chodzi, no. Na siłownię? No tak, no. A które to urodziny wyprawiał w zeszłym tygodniu, jak pan z żoną wyjechał gdzieś tam, nie wiem gdzie, i wracaliście po dwóch dniach z tej Krynicy? 13. A co? Nic. Fajnie się bawili. Chyba grali w szachy. Tylko komuś nie szło i rzucał pionkami w ścianę. Panie Zenku, ja pana bardzo przepraszam za to. Obiecuję, że ciebie to się więcej nie powtórzy. A teraz pan wybaczy, trochę zmęczony jestem. Naszedł do domu, no i wiadomo. Żona czeka z obiadem, nie? Wątpię, żeby zdążyła cokolwiek ugotować. Co pan sugeruje? Że nie czekaj, że woli jak pan później wraca z pracy, bo ona wtedy spokojnie przygotuje tego knara w 5 minut. Nie no, panie Zenku, no co pan opowiada, no? Moja żona się nie musi nigdzie śpieszyć, ona ma bardzo dużo czasu, bo niestety od 3 miesięcy jest bezrobotna, no. To musi pan cholernie dużo zarabiać, skoro stać ją na prywatnego szofera. Co pan na myśli? Wie pan, szczegółowo się nie przygotowałem. Nie wiedziałem, że pana spotkam, no. No, ale pamiętam numer rejestracyjny i przebieg samochodu, tego szofera, no, imię i nazwisko, prawda, no i widziałem kilka zdjęć. Z tym, że uprzedzam, niektóre ostre. Znaczy, chociaż nie ostre, bo przez firankę. Panie Zenku, co pan w ogóle opowiada? Skąd pan to niby wszystko wie, no? Jak to skąd? Od Ambroziakowej. No, Ambroziakowa skąd? Od Bąblowej. Na Bąblowa skąd?
Od Wierzbickiego. Nie, no panie Zenku, co to w ogóle jest, no? Jak to co? Osiedlowe?